Pod koniec średniego państwa Egipt został najechany przez tajemniczy lud Hyksosów, którzy swoim najazdem skończyli złotą erę państwa Kemet, przez późniejszych Egipcjan uważaną za klasyczną. Na kim byli ci najeźdźcy i skąd pochodzili? Od XIX wieku na ten temat powstało wiele różnych spekulacji. Różne teorie na ten temat powstają do dnia dzisiejszego. W internecie można się natknąć nawet na artykuły czy filmy, których autorzy twierdzą, że byli to nasi słowiańscy przodkowie. Jak było naprawdę i skąd pochodzili? Przyjrzyjmy się znaleziskom archeologicznym i zachowanym źródłom. Starożytni Egipcjanie w późniejszych czasach nazywali ich Hekau Hasut, czyli władcy obcych krain. Ci władcy obcych krain, jak wcześniej wspominałem, dzięki swym niezwykłym zdolnościom militarnym oraz nowemu wynalazkowi Rydwanowi, który zrewolucjonizował pole bitwy, szybko przejęli całą deltę Nilu, zakładając stolicę w Awaris, a następnie zaczęli zapuszczać się w głąb doliny Nilu. Niestety mieszkańcy Kemet nie byli przygotowani do stawienia oporu tak potężnemu wrogowi. Hyksosi po szybkim sukcesie oraz podbiciu większej części Egiptu zajęli się rozbudową swojej nowej stolicy w Awaris. Uczynili z niej gigantyczną twierdzę i największy na ów czas port starożytnego świata. Szacuje się, że Awaris około 1670 roku przed naszą erą mogło być największym i najpotężniejszym miastem na świecie, prześcigając nawet Babilon. W opozycji do władców Egiptu, którzy czcili Horusa, hyksoscy wodzowie przyjęli Seta, egipskiego boga zniszczenia, jako swojego i zaczęli się również posługiwać hieroglifami. Tytułowali się też jako następcy na tronie Seta. Podczas kiedy egipscy faraonowie zasiadali na tronie Horusa. Jednak kim byli sami władcy obcych krain i skąd przybywali? Przez lata narodziło się wiele teorii na ten temat. Jednak prace wykopaliskowe w Tel el Daba, gdzie niegdyś wznosiło się potężne Awaris, trochę przybliżają nam ich pochodzenie. Jednak najpierw przyjrzymy się temu, co mówili o nich sami starożytni Egipcjanie. Menaton, egipski kapłan historyk, opisał najazd hyksoski w swoim dziele Dzieje Egiptu, które niestety nie zachowało się do naszych czasów. Jednak było ono cytowane przez innego starożytnego historyka Józefa Flawiusza w dziele Przeciw Apionowi. Od wschodu ludzie nieznanego pochodzenia ośmielili niespodziewanie się najechać nasz kraj, który z łatwością i bez walki zajęli siłą. Wziąwszy w niewolę jego przywódców, potem po barbarzyńsku spalili miasta, świątynie bogów obrócili w gruzy, a ludność tubelczą potraktowali w sposób jak najbardziej wrogi, mordując jednych i uprowadzając w niewolę dzieci i żony drugich. Same dokumenty z drugiego okresu przejściowego określają hyksosów słowem Amu, czyli po prostu Azjaci, zaś sama analiza imion hyksoskich wskazuje na pochodzenie semickie. Przejdźmy jednak do odkryć archeologicznych. Prace prowadzone w latach 60. ubiegłego wieku przez austriacki zespół pod kierownictwem Manfreda Bietaka w Tel el Daba oraz w Tel el Mahuta w latach 1978-1985 przez zespół z Uniwersytetu z Toronto prowadzony przez Johna Holadia pokazały nam duże wpływy napływowej ludności z Lewantu. Wpływy Kananejczyków możemy zauważyć w architekturze, garncarstwie, wyrobach broni, ozdobach osobistych oraz zwyczajach pogrzebowych. Jak już zostało wcześniej wspomniane, Hyksosi zajęli Kemet dzięki swojemu niezwykłemu wynalazkowi, czyli Rydwanowi. Wprowadzili także nową technikę konstrukcji łuku. Te dwie rzeczy są typowe dla Syrio-Palestyny z okresu środkowego brązu. Dodatkowo możemy znaleźć również pozostałości po Beduinach oraz nawet Kreteńczykach. Ponadto, jak już wcześniej zostało wspomniane, Hyksosi przejmowali niektóre elementy kultury egipskiej. Tak więc można powiedzieć, iż znienawidzeni przez Egipcjan władcy obcych krajów byli mieszanką etniczno-kulturową różnych nacji ze starożytnego Bliskiego Wschodu. Hyksosi władali swym imperium ze stolicą w Awaris przez blisko 110 lat, zapisując się w historii starożytnego Egiptu jako 15 dynastia tzw. Hyksosów Wielkich oraz równolegle panująca dynastia 16 zwana Hyksosami Małymi, która prawdopodobnie była podległa Hyksosom Wielkim.
zaś temu, jaki koniec spotkał Hyksosów i jak oni zostali wypędzeni z Egiptu, poświęciłem osobny odcinek o królowej Achotep I oraz jej rodzinie. A tymczasem to by było już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.